Cześć moi mili, witam się z wami ze stajni. Dzisiaj zrobimy sobie w końcu bar ziołowy. Czekałam na to bardzo długo. Tu jest Felutka. Felutka chce się przywitać chyba z wami. Cześć. Tak, dzisiaj zrobimy sobie w końcu, słuchajcie, bar ziołowy. Dlatego, że bardzo długo nie mogłam tego... Felka! No toż cię kocham. Toż cię kocham, koniczku. Bardzo długo nie mogłam tego zrobić. A to dlatego, że pogoda cały czas nam nie dopisywała. Albo był jakiś deszcz, albo wiał wiatr. Także zwiałoby nam po prostu to wszystko. A ja mam przygotowane, zaraz wam pokażę. Mam przygotowane karteczki z nazwami oczywiście każdej... zaczepiaku! Każdego tutaj zioła. Mamy 16 ziół. Będzie to, słuchajcie, bar ziołowy ze sklepu Cavaletti. Felka mi już tutaj buszuje po tym, co mamy przygotowane. Tak, później będziesz próbować, Generalnie o co chodzi w barze? W barze ziołowym chodzi o to, że mamy takie oto próbeczki. My akurat mamy tutaj bardziej odpornościowe zioła. Bierzemy takie próbeczki, sypiemy do miseczki i dajemy koniom do spróbowania. Nasze konie doskonale wiedzą, czego im obecnie potrzeba, więc warto to sprawdzić, co będą właśnie sobie zajadać. Tak. Zaraz będziesz próbować. Tak. Czekamy jeszcze dzisiaj na kowala, także po kowalu będziemy się brali za bar. No i oczywiście wyczyścimy sobie nasze dwie panny, bo z racji tego, że niestety była brzydka pogoda, to wyglądają jak dwa takie błotne potworki. A później oczywiście poukładamy sobie nasze miseczki, bo kupiłam ich, słuchajcie, aż 16. Ej, dziewczyny! Dzień jak co dzień. Jesteś wredna. Jesteś wredna. Zostaw tą biedną Kanadę. Słuchajcie, dobra, bo Fela już po prostu przerwała wszystko. Kupiłam takich miseczek aż 16, bo mamy 16 ziół, więc chciałam, żeby to było ładnie wszystko w jednym rzędzie i dziewczynki będą sobie ładnie próbować. Jeszcze nie. Więc tak, bierzemy się za chwilkę za czyszczonko i lecimy z barem. I dokończając, słuchajcie, moją myśl odnośnie baru ziołowego, bo Fela mnie trochę wybiła z rytmu przez to wszystko. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli będziemy widzieć, jakie zioła nasz koń wybiera, to można też określić po prostu, czego mu brakuje. I można też zacząć na przykład podawać mu te zioła, te oczywiście, które sobie wybierze. Tak, jest i ona. Jest i ona. Także fajnie, bo na przykład ani Kanada, ani Felicja nigdy nie miały robione czegoś takiego, więc będę o tyle ciekawa właśnie, co postanowią wybrać z tych ziół. Ciekawe, czy też w ogóle wszystko im podejdzie, czy będzie im w ogóle smakować, czy coś im nie zasmakuje. No zobaczymy, ale jestem naprawdę bardzo ciekawa, bardzo to chciałam zrobić. Także dziękuję również sklepowi Cavaletti za to, że mamy taką możliwość spróbowania sobie takiego baru. A wy, jeżeli chcecie również inne bary, bo my akurat mamy odpornościowe, ale są też oczywiście inne zioła, można się również skonsultować. Tutaj na pewno, więc dokończając, tutaj na pewno sklep będzie służył pomocą w wyborze tego baru. A ja musiałam przerwać, bo dzwonił do mnie właśnie kowal. Jesteśmy już po zrobieniu kopytek, dziewczynki sobie teraz stoją na padoczku. Pokażę wam w ogóle, bo może nie wszyscy widzieli, ale tak wygląda kopytko na przykład Felicji obcięte właśnie. I Kanady oczywiście jest troszeczkę większe. Kanady wygląda tak. Także takie resztki zostają jakby po tym, jak konia się werkuje. A my się zabieramy za nasze brudasy. Muszę je wyczyścić. I za chwilę będziemy sobie rozkładać miski i będziemy testować bar. Słuchajcie, przygotowałam już cały rząd na bar ziołowy. Każda miseczka jest podpisana. Jak widzicie, ziółka również są wsypane. Zobaczymy. Rozsypywałam tak, aby starczyło na jedną i na drugą, że tak powiem.
Także zobaczymy, co nasze dziewczynki będą wybierać. Myślę, że na pierwszy ogień pójdzie Kanada. Tak to się prezentuje. One się pewnie zastanawiają, o co chodzi. Ale tak to wygląda. I będzie testowanie. Testerka gotowa. Melisa, ci zasmakowała? Lopez? Nie. Ja, najbardziej się dokleiłeś do ostropesu. Słuchajcie, było tak ładnie, a Kanada zrobiła pobojowisko. Najbardziej zasmakowało jej ostropest. Tu to w ogóle zrobiła Armagedon, co wysypała tutaj. O matko. Wysypała pokrzywę. Pokrzywa jej raczej nie zasmakowała. Czarnuszki troszkę zjadła. Na pewno jej jeszcze zasmakowała później aronia, chociaż na początku się tak nie wydawało, a aronia dopiero później jej zasmakowała. Mięta, malina nie za bardzo jej przypadły do gustu, ale mówię, tutaj najbardziej z tego wszystkiego nagietka ani dziki ruszy w ogóle nie chciała próbować, ale ostropes został wciągnięty w całości. No i troszkę jeszcze mniszka lekarskiego też, mniszek jej zasmakował. Teraz słuchajcie, zobaczymy, czy Felka też zrobi taki Armagedon jak Kanada. Felka, zaraz będziesz próbować. No zobaczymy, co ty wybierzesz. Słuchajcie, szybki update, co zjadła Felka. Jak widzicie, Felka wylizała do czysta mniszek lekarski, babkę lancetową. Ona po prostu szła jak taki odkurzacz. Trochę mniej spodobał jej się skrzyp polny. Melisa też została cała pochłonięta. Ostropes, tak jak Kanada, też cały pochłonięty. Brzoza nie zasmakowała zbytnio. Nagietek, no tak średnio. Ale też dosyć dużo zjadła. Dziką różę spróbowała, ale jakoś nie wyjadła do końca. Pokrzywa trochę pomemlała. Czarnuszka nie za bardzo jej przypadła do gustu. Co my tu dalej mamy? Rumianek. Rumianko też oczywiście spróbowała, ale jakoś tak też nie wchłonęła. Jeżówka też spróbowała, ale jakoś jej nie podeszło. Mięta to samo. Malina to samo. Aroni też tutaj spróbowała troszeczkę, prawie pochłonęła całą. No i krwawnik jej nie zasmakował, także to był nasz bar ziołowy, słuchajcie. Trochę się tego zrobiło. To był nasz pierwszy bar ziołowy, także no, jestem ciekawa, co po prostu te braki, te zioła, które one wybrały, co oznacza. Także zobaczymy. Ale tak to się wszystko prezentowało. Fajnie, bo mogliśmy sprawdzić właśnie, co nasze koniki będą potrzebować za zioła. Ja się biorę za sprzątanie i wypuszczam koniki z powrotem na padok, żeby mogły sobie dalej odpoczywać. I cóż, żegnam się z wami i cześć!